Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku mam zamiar troszeczkę popracować w lesie, mianowicie ściąć troszeczkę drzew, a później je, oczywiście te kłody odpowiednio, na odpowiednią długość przycięte, załaduję na pakę tego tutaj Ponce Buffalo i pojadę je sprzedać do skupu. Dobra, więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Zawsze na początku odcinka mówię co, mówię dokładnie co w nim będę robić. No dobra, więc oczywiście na sam początek muszę drzewa pościnać. Akurat to lubię robić, bo naprawdę uważam, że praca tym kombajnem zrębowym Ponce Scorpion King to naprawdę czysta przyjemność. Długość cięcia kłód sobie ustawię na 6, to akurat jest fajnie pokazane, na 6 metrów, no tutaj jest pokazane w milimetrach akurat, znaczy w centymetrach jest tutaj pokazane, 600 centymetrów, no czyli 6 metrów. Taka powinna być odpowiednia długość, według mnie. I jakoś trzeba je tutaj mniej więcej ładnie wszystkie ułożyć, te wszystkie kłody, żeby tutaj leżały w jednym miejscu, co ułatwi ich późniejszy załadunek oczywiście, o ile one się nie będą kurde staczać. Strasznie mnie to w tej 15 denerwuje. Co to będzie w 17, jak w 17 te kłody będą bardziej okrągłe, bo tutaj to są takie sześciokąty, jak widać, jak można się przyjrzeć. W 17 mają być bardziej okrągłe, ja to się aż boję co to będzie. Bo po prostu w tej grze ta kłoda często zachowuje się, jakby miała nieodpowiedni ciężar, jakby po prostu była zbyt lekka, aż do przesady według mnie, przez co się tak stacza. Może troszeczkę fizykę tych kłód w farmingu 17 poprawią. No i już mi się nie udało ich ładnie ułożyć, bo to w tą stronę leci, to w tą, no dobra, trudno się mówi. Okej, o czym chciałbym w dzisiejszym odcinku pogadać? Oczywiście standardowo o nowościach związanych z Farming Simulatorem 17, z nadchodzącym już wielkimi krokami Farming Simulatorem 17. Gra będzie miała swoją premierę już 25 października, czyli bardzo niedługo. Co jest również powodem tego, że ten tutaj odcinek z serii pierwszej jest przedostatnim odcinkiem z tej serii. Ostatni najprawdopodobniej będzie za tydzień. No więc okej, kontynuuję tutaj ścinanie i będę opowiadał powoli. No więc pierwsza sprawa, to pojawił się nowy blog dewelopera na profilu facebookowym, oficjalnym profilu facebookowym Farming Simulatora. Blog dewelopera, czyli no tam deweloperzy tej gry, twórcy tej gry opisują różne nowości właśnie w tych blogach. Tym razem opisali radio, bo w Farmingu 17 będzie pierwszy raz takie radio. W modach, no ale teraz zrobię, w modach można było już znaleźć radio czasami. Był taki mod radia, coś tam pamiętam, aczkolwiek go nie używałem. No więc z radiem będzie tak, że będą tam chyba 4 stacje oryginalnie tak wgrane z muzyką przygotowaną tam i wrzuconą przez Giants. Różne to będą typy muzyki, chyba country, jakieś tam inne, być może jakieś typy farmerskie piosenki, coś w tym stylu, nie wiem co tam będzie tak szczerze mówiąc. Ale będzie można również samemu sobie jakąś stację z internetu przekopiować jej częstotliwość chyba i będzie można sobie ją jakoś ustawić, lub też samemu będzie można chyba sobie piosenki wgrać, jakie będziemy chcieli słuchać. Po prostu chyba będzie trzeba je do jakiegoś folderu wrzucić czy coś, nie jestem pewien, coś w tym stylu może być. Nie zagłębiałem się w to aż tak, bo szczerze mówiąc nie jestem zbytnio zainteresowany tym radiem. Ja tam jak gram Farminga to lubię sobie pograć w spokoju, jak chcę jakąś muzykę to sobie sam puszczę w tle jakieś piosenki, które tam lubię czy coś i sobie gram, więc takie radio niezbyt jest mi potrzebne, bo sobie sam mogę załatwić muzykę. No ale kto wie, może komuś się ta nowość spodoba. Dobra, jeszcze trochę potnę tych kłód, no miałem ułożyć je ładnie i oto jak wyszło, nie za ładnie,
Tak to bywa, niestety. Link oczywiście do tego blogu dewelopera znajdziecie w opisie do filmiku. Kolejna wiadomość, kolejny news to oczywiście pojawienie się nowych fact sheetów, czyli tych broszurek informacyjnych oraz związanych z nimi tych krótkich filmików z serii fact sheet, które to Giant Software mi przysyła i które to ja wrzucam na swój kanał w poniedziałki, czwartki z reguły, bo wtedy to właśnie jest pokazywane. No więc tak, w poniedziałek pojawił się nowy, w czwartek i w piątek. W poniedziałek pojawił się fact sheet, który przedstawiał zupełnie nową uprawę, jaką będzie topola energetyczna, i przedstawił jej koszenie. Będzie to takie małe drzewka, nie do końca jeszcze, nie jakieś duże drzewa, tylko to będą takie drzewka, które będziemy przy pomocy sieczkarni przerabiać na wióry i sprzedawać. Ja mówię na to topola energetyczna, bo Giants, jak ją nazywał tą uprawę po angielsku, to nazwał ją poplar, a poplar to po angielsku jest topola. Wiele osób mówiło, że to wierzba energetyczna, z tym, że wierzba to po angielsku jest willow, więc no to poplar to jest topola, a nie wierzba. Jakby było napisane willow, to wtedy by to znaczyło, że to jest wieżba energetyczna, a w tej grze nie będzie chyba wieżby, tylko będzie się to nazywać topola energetyczna, bo też takie są. Drugi fact sheet przedstawiał ciężarówkę Mana wraz z lawetą. Nic aż takiego super ciekawego. No i jeszcze pojawił się trzeci fact sheet, który przedstawiał specjalną maszynę marki Holmer. Dokładnie mówiąc, Holmer Terra Fels 2 Eco. O, coś w tym stylu. To maszyna, która buraki, które się na polu wysypuje, żeby... Wysypuje się, jak się podczas zbioru buraka wysypuje się, no w prawdziwym życiu, w farmingu też się tego wcześniej nie było. Wysypuje się buraki gdzieś tak na uboczu pola, przy drodze, żeby później właśnie przy pomocy tej maszyny Holmer Terra Fels 2 je załadować na przyczepę do transportu. Wpiszcie sobie ten kombajn w YouTubie, to na pewno zobaczycie, jak to działa, bo był to fact sheet, ta broszurka informacyjna się pojawiła, ale nie pojawiło się do niej wideo. Po prostu Giants, zawsze jak jest fact sheet, no w sumie od jakiegoś czasu jak jest jakiś fact sheet, to Giants mi przysyła wideo i ja je rzucam, żeby można było zobaczyć, jak dany zestaw maszyn wygląda podczas pracy. Aczkolwiek tego z tymi burakami i z tą maszyną marki Holmer, tego wideo po prostu nie stworzyli. Dlatego go nie wrzuciłem, bo oni go po prostu nie zrobili. Tak mi napisali, że nie zostało ono zrobione. I tyle, tak wyjątkowo jakoś, po raz pierwszy. No ale jak działa ta maszyna, to na pewno się przekonamy w Farmingu 17, bo tam wiadomo, że w Farmingu 17 będzie tak, że będziemy mogli wszystko, czy buraki, czy ziemniaki, czy jakiś obornik, wszystko będziemy mogli na mapie wyrzucić tam, gdzie będziemy chcieli i nie będzie trzeba na to modów, bo będzie taka funkcjonalność oryginalnie w grze. Dlatego też tego typu maszyna Holmera w ogóle znajdzie w Farmingu 17 zastosowanie. Oczywiście linki do tych fact sheetów w opisie do filmiku. Kolejna nowość to kolejna ciekawostka. A, tu se fotel obrócę, żeby nie było. O, kolejna ciekawostka to nowy zwiastun gry, który przedstawiał nam pojazdy. Był to garage trailer, czyli no przedstawiał po prostu pojazdy, jakieś takie wybrane, być może najciekawsze pojazdy, które się w Farmingu 17 znajdą. Tak ogólnie pokazywał ich tam, były napisane ich statystyki, cena, moc i mniej więcej jak działają podczas rozgrywki. Taki tam krótki zwiastun, który pokazywał tam tych parę pojazdów czy maszyn, które będą w 17. Link do zwiastuna w opisie do filmiku. Nie robiłem analizy tego zwiastuna, bo uznałem, że nie jest tam zbytnio co analizować. To taki nie był, nie przedstawiał on jakiejś konkretnej pracy polowej czy coś w tym stylu, tylko były po prostu pokazane te niektóre maszyny i tyle, dlatego nie zrobiłem analizy. Nie wiem, ile jeszcze wyjdzie z zwiastunów.
może jeszcze jeden, który będzie pokazywał jakąś czynność, a może i nie, nie wiadomo. I na pewno też wyjdzie zwiastun premierowy. Zwiastun premierowy zawsze się pojawia, ale zwiastuna premierowego już raczej analizy robił nie będę, no bo zwiastun premierowy to się ukazuje chyba z dzień przed premierą czy coś, no to po co analizować zwiastun premierowy, skoro na drugi dzień już będę w grę grał i być może jakiś gameplay wrzucę z niej w dniu premiery, się zobaczy. Taki jest przynajmniej plan. No więc tak, ten zwiastun jest w opisie do filmiku. Link do niego, jakby ktoś nie widział. Fajnie zmontowany, fajnie zrobiony, to akurat mi się podobało. Co jest? Jakby mi na czymś utknął ten Holmer, ale chyba jednak jakoś się trzyma. Co tam jeszcze? A, pojawił się nowy... pojawiły się nowe maszyny na oficjalnej stronie Farming Simulatora, zresztą jak w każdy piątek, i standardowo zrobiłem ten swój pokaz tych maszyn, pokaz cotygodniowy. Również jak ktoś go nie widział, to link w opisie do filmiku znajdzie. No i w sumie to chyba wszystko ze świata Farming Simulatora 17. No kurde, już wielkimi krokami zbliża się premiera. Nie da się ukryć, że to już tuż. Naprawdę czekałem na to bardzo długo. Czemu tak poda tak w dół leci zamiast... A, dobra, już wiem czemu. W miarę ładnie się to układa, ale coś powoli mi to strasznie idzie. No to przez to, że te kłody tak tutaj ułożyłem nie za dobrze. Znaczy nie za dobrze się ułożyły podczas cięcia, podczas ścinania. I to jest cały winowajca tej sytuacji. Że teraz ten załadunek idzie mi dość powolnie. Co tam jeszcze? No, ze świata Farming Simulatora to już chyba wszystko. Aczkolwiek warto by jeszcze może napomnieć o Catland Crops. Znaczy, nie pojawiło się nic takiego nowego, ale chciałbym przypomnieć o zbiórce pieniędzy na tą grę na Kickstarterze. Kickstarter jest to taka platforma crowdfundingowa, na której ludzie, gracze dają... Ale zrobiłem teraz... Na której gracze dają pieniądze na stworzenie lub na dokończenie gry. Sami za to, zależnie ile wpłacą, to otrzymują różne nagrody i tak dalej. I właśnie Catland Crops już od jakiegoś czasu na tym Kickstarterze jest i zbiera te pieniądze na siebie, na ukończenie gry. Celem było chyba zebranie 75 tysięcy euro, coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie. Udało się ten cel bardzo szybko zrealizować, dlatego twórcy wyznaczyli następne cele i już też się je udało je zrealizować, przynajmniej jeden. Jak by się udało zebrać 100 chyba 17 czy tam 115 euro, nie pamiętam, czy 120 tysięcy euro, to wtedy gra by została przetłumaczona na mnóstwo języków, w tym na polski. Jakby się nie udało tego zebrać, to pewnie gra by była dostępna tylko po angielsku, a jak już się udało zebrać tą wymaganą kwotę, tu tam chyba 200 tysięcy, to Catland Crops w dniu premiery będzie przetłumaczone na język polski. Kolejnym progiem to jest chyba 175 tysięcy euro. Jakby twórcy tyle zebrali, to podobno dodaliby do gry głosy postaci w samouczkach i tak dalej. Dla mnie to jest trochę bzdurny cel tak naprawdę, bo lepszy cel jest na chyba 200 tam ileś tysięcy euro, czy tam na 300 ileś tysięcy euro, czyli jakieś polepszenia, znaczy ogólnie, nie, inaczej powiem. Dla mnie trochę te cele, które oni tam wyznaczyli, są bzdurne, zwłaszcza te pierwsze, bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że, bo na przykład celem za zebranie, ja już nie pamiętam dokładnie co tam było, jakoś mi to wyleciało z głowy, też zapomniałem sobie to przypomnieć przed nagrywaniem tego odcinka, ale ogólnie
Znajdziecie te ich cele w opisie do filmiku. Tam będzie link do Kickstartera, jakby ktoś chciał sobie przeczytać coś tam ciekawego lub samemu może wesprzeć tą grę. No na przykład za zebranie 400 ileś tysięcy euro dodatek pierwszy, bo do Cats & Crops ma podobno wyjść dość sporo dodatków, niektóre darmowe, niektóre płatne, to za zebranie 400 ileś tysięcy euro pierwszy dodatek, który ma zawierać klasak Seriona Saddle Trucka, to wtedy by ten, jeżeli by zebrali te 400 tysięcy euro, ponad 400 tysięcy euro, to wtedy ten dodatek byłby darmowy dla wszystkich. Dla mnie to jest jakieś dziwne, no kurde. Poprzedni cel, czyli, bo pierwszy cel to jest 120 tysięcy euro, to wtedy, żeby gra była przetłumaczona na wszystkie języki, bo to z reguły na Kickstarterze się ustawia takie cele za zebranie odpowiedniej sumy. Drugi cel to jest właśnie na dodanie głosów, postaci, dubbingu i tak dalej. Trzeci cel to nie pamiętam co tam było, on za 300 ileś tysięcy euro. No i czwarty cel, ostatni, to właśnie to, że te pierwsze DLC będzie za darmo dla wszystkich. Czyli że co, te DLC kosztować będzie aż 100 tysięcy euro? Ja w to nie wierzę, trochę twórcy coś tam kręcą według mnie, bo nie chcę się wierzyć, że zbiorą te 100 tysięcy euro i wydadzą je na DLC. No coś mi się to, nie za bardzo chcę w to wierzyć. Ale i tak nie ma się o co martwić, bo ta kwota, podejrzewam, że na pewno nie zostanie zebrana. Do tej pory został ten pierwszy cel spełniony, czyli te ponad 120 tysięcy euro, i dzięki czemu gra będzie przetłumaczona na wiele języków, bo tak by była pewnie tylko po angielsku albo tylko po niemiecku, a tak zostanie przetłumaczona jeszcze na wiele języków, w tym właśnie na język polski, co nas szczególnie powinno cieszyć. Drugi cel, czyli te 175 tysięcy euro, raczej nie zostanie według mnie zrealizowany. Do końca zbiórki raczej tyle nie uzbierają. Trochę chyba się za bardzo zagalopowali według mnie. No i co w związku z tym? Jak ktoś chce wesprzeć tą grę, no to link znajdzie w opisie do filmiku. Ja na pewno to zrobię, po prostu czekałem, jak tam się sytuacja rozwinie, czy oni coś tam jeszcze, jakieś cele, większą liczbę tych celi dodadzą, czy coś w tym stylu. Czekałem, aż ta sytuacja się rozwinie przez te pierwsze tygodnie tej zbiórki i najprawdopodobniej sam tę grę wesprę pieniężnie. Po prostu jestem ciekawy, co ona tam, co z nich wyniknie, więc czemu by nie pomóc twórcom ukończyć tą grę. I to jakoś tyle wpłacę, żeby dostać zarówno klucz do gry w dniu premiery, jak i klucz do wersji Early Access, która ma być na wiosnę przyszłego roku. Postaram się właśnie tyle im wpłacić, żeby ten klucz dostać, bo tam jest chyba ile, od iluś tam euro wpłaconych dostajemy klucz do wczesnej wersji, która ma być wiosną, i klucz zapewniony do pełnej wersji. Nie pamiętam od ilu to było euro, ale ja postaram się tak zrobić. Mam nadzieję, że tą wczesną wersję będzie się dało nagrywać. Chociaż kto wie, może będą jakieś ograniczenia, że to będzie tylko do testowania, że nie będzie można nagrywać, może będą zakazy, kto wie, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że będzie można nagrywać, to wtedy bym coś ogarnął z tej gry. Cóż, tak jest przynajmniej plan, ale do tego jeszcze dość daleko, więc nie chcę nic mówić. Trochę cicho się zrobiło o grze Simulator Farmy 17 Pure Farming, no czyli ten Pure Farming 17 od Techlandu, czyli ta jeszcze jedna gra rolnicza, która powstaje, polska gra. Mówiłem o niej tam, no dość dawno temu w sumie. Z chęcią powiedziałbym coś jeszcze, ale serio, strasznie cicho się o tej grze zrobiło, już tak nie promują jej jak z początku to robili. Ma podobno wyjść na wiosnę przyszłego roku, ale mówię, informacji jest póki co dość mało. Spodziewałem się, że troszeczkę się pojawi tych informacji mniej więcej w tym okresie, ale no niestety tak się nie stało. Czemu? Nie wiem. Widocznie twórcy jak na razie chyba się skupili w pełni na jej tworzeniu, ulepszaniu.
jak już wszystko będą mieli prawie że gotowe, to wtedy zaczną na poważnie promocję tej gry. Będą ujawniać informacje, szczegóły i tak dalej. Kurde, zaraz mi pospadają te niektóre kłody. Dobra, myślę, że tyle starczy. Trochę ich tu zostało, ale w sumie, a niech sobie leżą i tak, to już końcówka gry na tym save'ie. No, według moich obliczeń wynika, że to przedostatni odcinek. Dobra, jedziemy z tym do składu drewna. No, w 17 też będą te pasy zabezpieczające, więc te kłody by w 17 raczej nie będą miały szans mi spaść. Tutaj to różnie może z tym być, jak na coś wiadę czy coś, ale w 17 kłody już nie będą nam spadać, bo będzie ta nowość w postaci pasów zabezpieczających ładunek. Oj, te pojazdy ponce to są strasznie powolne. Jak wozić z lasu gdzieś drzewo, to lepiej na jakiejś przyczepie na drewno podczepianej do ciągnika. I tak być może będę robił w 17. No chyba, że byłby jakiś las w pobliżu linii kolejowych, to wtedy bym po prostu te kłody podjechał kawałeczek i załadował na pociąg, bo jak wiadomo, w 17 będą pociągi. Dwie linie kolejowe, na których będzie można jeździć. Cóż, to na pewno nowe możliwości nam stworzy na rozgrywkę i tak dalej. Więc naprawdę nie mogę się doczekać, żeby to w końcu testować. Ale niedługo będę miał okazję, no bo już premiera jest niedługo przecież, 25 października. To w porównaniu do tego, ile na tę grę czekam, to już jest naprawdę niedługo. Oczywiście kłody sprzedaję w swoim ulubionym miejscu, ja sprzedaję tutaj kłody odkąd gram w Farminga 15 na tej mapie, zawsze je sprzedaję w tym samym miejscu, po prostu tu jest najszybciej i tyle, tam gdzie pociąg nie chce mi się sprzedawać. Ja wolę tutaj. I tak już koniec serii, to tam. To, że tam w pociągu niby dają dwa razy pieniędzy, to tam niezbyt mnie interesuje, bo już tak nic tutaj haraczy kupować nie będę. Okej, no i mam 624 tysiące euro. Nieźle. Tyle mieć pieniędzy na początku rozgrywki, jak się tworzy save'a, to jest dużo. Ale teraz jak ja mam te wszystkie maszyny pokupowane, to nawet tak duża kwota nie robi na mnie zbyt dużego wrażenia. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.